Cześć. Jarek kiedyś już był w serii testów aut używanych, prezentował wtedy swoje Audi Cabrio i w zeszłym roku zgłosił się do mnie, że tym razem mógłby zaprezentować salonówkę i to nie byle jaką, bo świeżo kupionego Formentora VZ. Serdecznie zapraszam. Witajcie widzowie Zachara. Przyjechałem do Was, zaprezentował Wam dzisiaj moje auto, którym jest Cupra Formentor VZ. Dlaczego padło na Formentora? No mi się tak wiele aut podoba i oglądam wiele testów. I cały czas ta Cupra gdzieś krążyła w głowie, aż w końcu Cupra już w sumie jest 2 lata na rynku, ale tak naprawdę nie miała swojego prawdziwego modelu, bo była Cupra Leon, Cupra Ateca, które tak naprawdę były tylko odpowiednikami Seata w mocniejszej wersji, usportowionej. A kiedy to auto się pokazało, no to można powiedzieć, że się w nim zakochałem. Mojej żonie także się spodobał. Umówiliśmy się na jazdę próbną i tak naprawdę nie chcieliśmy go kupić, bo był za drogi. Po tej jeździe próbnej, no, trwała godzinę, może niedługo, jeździliśmy sami. Mieliśmy trochę czas go sprawdzić. No i spodobał nam się, ale dalej mówiliśmy, że go nie kupimy, bo jest za drogi. A że jest to mój trzeci Seat, który kupiłem w tym salonie, dostaliśmy dobry rabat, dobre finansowanie i po prostu zamówiliśmy go wprost do konfiguracji. Czekaliśmy na niego 3 miesiące. Jakie inne jeszcze auta rozważaliśmy? No, marzeniem było Audi z rodziny RS. No jednak tutaj finansowo koszty zakupu oraz serwis, to finansowo byśmy tego nie sprostali. RS4 lub RS3, no RS3 jest troszkę mniejszym też autem. Rozważaliśmy Audi S3, rozważaliśmy nową Skodę Octavię 2.0 TDI albo wersję RS też. Wersja RS w dieslu 200-konna też jest droga. Więc w końcu zdecydowaliśmy się na to, na benzynę. Ciężka maska i trzeba ją ręcznie podnieść. Niestety tutaj Seat zaoszczędził na podnośnikach. Mamy klasyczny patyk oraz serce już lekko przybrudzone pomimo niewielkiego przebiegu. Tą tutaj naklejkę Cupra nakleiłem sam. Niestety średnio się trzyma, ponieważ ta osłona silnika jest jakaś plastikowo-gumowa. 310 koni, 400 Nm, połączone ze skrzynią dwusprzęgłową automatyczną DSG o 7 przełożeniach. 400 Nm, całkiem fajnie to się już odpycha. Należy wspomnieć w kwestii teraz spalania. Spalanie średnie z całej trasy, którą do tej pory pokonałem, czyli 1600 km, wynosi 10,1 litra. Podczas trasy prawie 1000 km, głównie autostrada, troszkę miasta, raczej spokojna jazda, zgodna z przepisami. W Niemczech do 160-170, po Polsce, tak jak znaki mówią, spalanie 9 litrów. Podczas jazdy miejskiej 11-12, na zimnym silniku krótkie dystanse, 2-3 km, spalanie 20. Krótkie dystanse, jazda z przyczepką, też już taką ciągnąłem, bo auto jest wyposażone w hak holowniczy automatyczny, to zaraz pokażemy. To nawet powyżej 20 na krótkich dystansach. Średnio myślę, że 11-12 litrów. Podczas dynamicznej jazdy no, będzie to w mieście pewnie w okolicy 15. No na razie auto jeszcze nie dostało bardzo w kość, ponieważ jest nowe i czekałem aż dotrze się, chociaż niektórzy mówią, że nie trzeba, ale myślę, że warto dbać o ten silnik i podzespoły. W tym modelu oraz w Volkswagenie Golfie R 8 generacji jest tu nowy silnik, no tak naprawdę poprawiony. Jest to oznaczenie EA888 Evo 4. W poprzednich mocnych wersjach było Evo 3. Jest tutaj inna turbina, ponoć bardzo mocna, więc ewentualnie w przyszłości
podniesienie mocy. Z tego, co rozmawiałem ze znajomym, który zajmuje się chip tuningiem, powiedział, że jeszcze nie ma do tego dobrych sterowników, ale jak będą, to auto ma duży potencjał przez tą turbinę. Ten silnik w Skodach Super, w Golfach R poprzedniej generacji, nawet przy ostrym katowaniu nie ma z nim raczej większych problemów. Jak się dba, tak się ma. Tradycyjnie sprawdziłem dla Was też cenę OC dla Formentora. W mubi.pl najtańsza polisa kosztowała niewiele ponad 300 zł, naprawdę za takie auto. I druga dobra wiadomość jest taka, że dzięki tej porównywarce cen ubezpieczeń dobrą, najlepszą cenę można znaleźć dla każdego samochodu, nie tylko dla takiej salonówki. Sprawdź sam mubi.pl przez Zachar, link znajdziesz w opisie, tam znajdziesz naprawdę najlepszą ofertę, a po zakupie polisy otrzymasz jeszcze 150 zł cashback na konto. Zacznijmy od przodu, od wyglądu. Agresywny przód, duży znaczek Cupry. Tu mamy kamerę oraz czujniki parkowania wraz z front assist. Co ciekawe, auto jest polakierowane, obojętnie w jakim kolorze, to te wstawki oraz w zderzaku i progi są w takim innym lakierze, bardziej jakimś takim srebrnym. Mamy światła LED-owe z przodu, są to zwykłe LEDy, full LED oczywiście, ale nie ma tutaj opcji domówienia nawet w opcji jakichś adaptacyjnych świateł. Są to zwykłe LEDowe, również halogeny LEDowe oraz doświetlanie zakrętów. Auto stoi na 19-calowych obręczach aluminiowych. One były dodatkowo płatne, coś koło 1200 zł, żeby miały te miedziane wstawki. W serii w cenie są takie srebrne, no one mi się mniej podobały z tymi elementami, które praktycznie całe to auto jest takimi miedzianymi, według mnie dużo lepiej wygląda, więc dobraliśmy to. Auto jest wyposażone w seryjne hamulce, można było dokupić hamulce Brembo opcjonalnie. Koszt to około 9000 zł. Nie zdecydowałem się na nie, ponieważ są to, jak sam producent pisze na swojej stronie, wyczynowe hamulce. Auto służy jako auto codzienne do jazdy, oczywiście czasem trochę szybszej. Czasem zdarzy się na tor, ale będzie to raczej sporadycznie. Więc nie zdecydowałem się na te hamulce. Ich serwis, bo są to hamulce Brembo przeszczepione z Audi RS3. Ewentualny koszt potem i serwis tych hamulców będzie oczywiście dużo większy. Potrafią też popiszczeć, skrzypieć przy wolnych prędkościach, przy jeździe miejskiej. One lubią być nagrzane. Według mnie bardzo ładna linia boczna. Jest to taki crossover coupé w takim stylu, nazwijmy to. Cztery końcówki układu wydechowego, co nie jest sprawą oczywistą w dzisiejszych czasach, są prawdziwe. Wydech się rozgałęzia, normalnie cztery końcówki, czarny dyfuzor. Kamera tylna, klapa otwierana jest automatycznie z kluczyka, z przycisku lub gestem nogi. Bagażnik, no jest to jedna z głównych wad tego samochodu. Jeżeli ktoś szuka auta rodzinnego, to mamy tutaj tylko 420 litrów. No nie jest to dużo, w moim Leonie w kombi było to prawie 600 litrów. Pod pokrywą bagażnika mamy koło dojazdowe oraz subwoofer od zestawu nagłaśniającego Beats Audio. Mamy tu apteczkę, mamy możliwość składania cięgnami foteli. W bagażniku mamy też gniazdo 230 V, co uważam za wielki plus. Diodowe światła, dwa uchwyty na haczyki. Wspominałem jeszcze wcześniej o haku holowniczym. Auto zostało doposażone w opcji w elektryczny hak holowniczy. Rozłożenie zajmuje 2 sekundy. Ciągnął już przyczepę, działa wszystko. I złożenie również zajmuje 2 sekundy i gotowe. To jesteśmy we wnętrzu Cupry Formentora. Wielki tablet na środku, do którego przyjdziemy za chwilę, bo jest to osobna historia. Auto jest wyposażone w
fajne sportowe fotele. Jest to seria. Opcją jest tutaj możliwość do kupienia skórzanej tapicerki w kolorze niebieskim lub czarnym. Też się na nią nie zdecydowaliśmy. Widziałem taką skórę po paru tysiącach testów, po paru tysiącach kilometrów testów dziennikarskich i wyglądała już na wysiedziałą skórę, jakby miała 150 tysięcy. Poza tym nie jestem fanem skóry, chyba żeby było to BMW lub Audi, więc zdecydowaliśmy się na te standardowe fotele, które są bardzo wygodne. Fotel kierowcy jest elektryczny z funkcją pamięci trzech ustawień, co bardzo fajne jest, gdzie ja z żoną jeździmy na zmianę często. Jednego dnia parę razy się zmieniamy, więc mamy swoje ustawienia. Niestety byłaby to za drogie dla Seata, lepiej zaoszczędzić troszkę, więc fotel pasażera jest manualny. Mamy skórzany, skóropodobny podłokietnik, który mieści nawet parę rzeczy. Gniazdo 12-woltowe, dwa cup holdery. Taki to obecny we wszystkich nowych Volkswagenach, Skodach, wybierak zmiany biegów, tak jak wspomniałem, siedmiobiegowe DSG. Na środku fajny akcent, wyłączenie kontroli trakcji lub przejście w tryb sportowy. Z przodu mamy opcjonalną ładowarkę indukcyjną do telefonu, dwa gniazda USB typu C. Z tyłu także są tylko typu C, normalnego nie ma. Kierownica bardzo fajna. Najlepsze co tutaj jest we wnętrzu to ta kierownica i fotele, myślę. Po lewej stronie mamy przycisk do wybierania trybów jazdy. Prawo startujemy auto. Wirtualny kokpit, prawa strona służy do sterowania kokpitem. Podgrzewanie kierownicy 3-stopniowe, bardzo fajna opcja. Fotele też oczywiście podgrzewane. Po lewej stronie mamy obsługę tempomatu adaptacyjnego, który również działa bardzo fajnie. Praktycznie jeździ sam, jeżeli widzi linię, jest dobra droga autostrada lub droga w mieście wielopasmowa, gdzie są linie. Widzi auto z przodu, potrafi jechać całkowicie sam, trzeba tylko trzymać kierownicę, bo inaczej przypomina o tym dość szybko, po paru sekundach dosłownie. Potrafi jechać, skręcać, zatrzymać się kompletnie do zera, ruszyć sam, bez ingerencji w pedały, więc tutaj praktycznie automatyzacja. Bardzo fajnie to się sprawdza, na przykład w korkach. Ostatnio stałem tutaj w Krakowie na obwodnicy w korku, gdzie była prędkość 0,10 na godzinę przez pół godziny. Praktycznie wystarczy tak trzymać rękę. Oczywiście trzeba kontrolować, to jest tylko system, ale działa super. Rusza, zatrzymuje się sam, utrzymuje dystans. Dystans do auta poprzedzającego możemy również sterować, czy ma być większy, czy mniejszy. Tutaj raczej to chodzi o autostrady przy większych prędkościach. Opcjonalnie zamówiliśmy tutaj dach panoramiczny. Można go otworzyć, zamknąć, uchylić tak jak teraz. Zamknąć przysłonę, jeżeli razi. Nie byłem przekonany, czy jest to potrzebne. Tutaj bardziej żona chciała, ale powiem, że jest to fajne. Rozświetla te wnętrze, staje się jeszcze większe. A jest to auto kompaktowe, więc te wnętrze nie jest jakieś bardzo duże. Co do minusów, na pewno nie ma regulacji wysokości pasów. Czyli tak jak miałem w Leonie też. Pas jest zakotwiczony tak jak jest, nie da się go podnieść wyżej niżej. Bardzo podoba mi się ta tutaj wstawka, imitacja jakiegoś takiego drewna ciemnego, góra, też fajne przeszycie tutaj miedziane i naprawdę jest to miękkie w dotyku, fajne tu plastiki, coś tu podskrzypuje, ale tylko jak się to dotyka. No tutaj niestety plastik, to wszędzie plastik, dół to plastik, tutaj twardo jest wszędzie, niestety też tutaj gdzie ląduje kolano, no to mogliby się tutaj postarać, przynajmniej od strony kierowcy, żeby coś tutaj obłożyć. Tak samo schowki w kieszeniach drzwi nie są niczym wyłożone. Twardy plastik za 2 złote. Boczki na górze mamy miękko. Tutaj mamy taki ciekawy, udający aluminium plastik. Ten boczek też ma ciekawe, fajne przeszycia. Jest miękki, podłokietnik miękki, no tutaj jest twardzi, na dole jest już twardo całkiem.
No przejdźmy do tego tabletu. No bardzo wiele historii już było o tym tablecie. No generalnie trzyma się, nie odpadł jeszcze. No ale no jest to porażka, powiedzmy sobie szczerze. Jak ktoś oczekuje, że będzie to działało jak smartfon, no to nie. Ale do zwykłego użytkowania całkiem ok. Ten panel tutaj na dole nie jest podświetlony w nocy, nie widać go, jednak można w niego trafić. Tutaj można przesuwać głośność. Ja i tak głównie głośność obsługuję na kierownicy. Klimatyzację można tak klikać. Działa to całkiem ok. Niestety jak się gdzieś kliknie, to na każdą funkcję trzeba poczekać. Szczególnie jak się auto odpali, pierwsza minuta. Praktycznie nie można tego kliknąć, bo myśli ładuje się, aktualizuje. Więc nawet po uruchomieniu, jakby chcieć wyłączyć system start-stop, no to trzeba poczekać tą minutkę i dopiero potem wejść w systemy. No działa to jako tak o sobie, ale no nie ma tragedii, ale no nie oczekujcie od tego, że będzie to działało jak jakiś tam smartfon fajny. Mamy też opcjonalny zestaw nagłośnienia Beats. No wiele krytyki jest na niego, że nie warte dopłaty. Faktycznie nie zauważyłem, żeby grał lepiej niż jak miałem w Leonie Seat Sound System. Chyba po prostu jest inna nazwa, ale gra podobnie. Auto posiada wirtualny kokpit. Tutaj po prawej stronie przyciskiem View możemy sobie zmieniać mapy. Jak tutaj wygląda, co wyświetla, jest parę różnych, jest taka specjalna mapa do tego tempomatu adaptacyjnego, wtedy widać głównie te auto przed nami, nasze linie, jak się trzyma, jak kieruje. Inne mapy, bardziej takie, na przykład do jazdy nocnej, gdzie mamy tylko prędkość lub dwa wyświetlacze, lub duża nawigacja na środku, oczywiście na tym tablecie też. Prawo, lewo stronę, on jest tak dzielony na trzy części, to można przejść na lewo, na prawo, poustawiać to wszystko sobie. Jeszcze nie wspomniałem, oczywiście łopatki do zmiany biegów są tutaj do skrzyni. Jeszcze nie wspomniałem o czymś, co też jest dość irytujące, jak się wyłączy Line Assist, a jest on dość mocno agresywny, więc potrafi naprawdę dość mocno odbić kierownicą, więc przy takiej jeździe miejskiej po drogach pozamiejskich, gdzie te drogi są wąskie, czasem nie ma tej linii, czy coś jedzie z naprzeciwka i trzeba naprawdę odbić na pobocze, jest to czasem nawet niebezpieczne, więc często go odłączam. I po odłączeniu niestety pojawia się tutaj żółty taki komunikat, że jest wyłączony i świeci się cały czas. Mnie to irytuje, bo żółte tutaj ikonki to według mnie, że coś jest nie tak, coś nie działa, a to tak naprawdę jest tylko Line Assist i według mnie to, jeżeli go sam odłączę, to wiem, że to zrobiłem i nie musi się tutaj to wyświetlać na tym wyświetlaczu. Jesteśmy z tyłu, fotel ustawiony jest pode mnie, ja mam 179 cm wzrostu, mieszczę się za sobą. Czy by się tu zmieścił dwumetrowiec? Wydaje mi się, że tak, chociaż pewnie z głową, szczególnie przez ten dach panoramiczny, to już by był problem. Fotele posiadają Isofix. Mocno zabudowany fotel przedni ogranicza widoczność. Mamy kieszenie, mamy osobną strefę klimatyzacji, dwa porty USB-C. Nawiewy. Co do jakości plastiku, wygląda to tak samo jak z przodu, no ale niestety tylko wygląda, bo jeżeli to z przodu jest miękkie, no to tutaj już zarówno to też wygląda tak samo, ładnie obszyte, jednak jest już plastikiem, podłokietnik jest jeszcze ok, ale plastik generalnie fantastik, to też wszystko twarde, schowek niczym nie obłożony. Tutaj ten panoramiczny dach fajnie rozświetla ten tył. No jechały tu też wyższe osoby, grubsze osoby i wszyscy mówili, że całkiem fajnie tutaj jest miejsca, wygodnie. Wysoki tunel środkowy, taki mamy napęd dołączany na tył, więc to musi tak być. Na środku mamy podłokietnik, 3
cup holdery, o dziwo nawet nie plastikowe, tylko wyłożone jakąś gumą. Mają przejście do bagażnika. Całkiem wygodnie się tutaj siedzi. To jesteśmy we wnętrzu i robimy sobie jazdę testową. Chciałem jeszcze powiedzieć o drugim aucie, które też posiadamy i też jest dość ciekawe auto, bo jest to auto w pełni elektryczne. Jest to Seat Mii Electric. 82 konie, bateria 32 kWh netto. Bardzo fajne auto do jazdy miejskiej. I co jest tutaj najważniejsze, jeździ kompletnie za darmo, ponieważ mamy możliwość ładowania tego auta na darmowych ładowarkach tylko i wyłącznie. Więc do tej pory auto przejechało trochę ponad 2000 km, bo też się mamy niedługo, i kompletnie za darmo. Dlatego też zdecydowaliśmy się na ten samochód, który jednak pali trochę więcej, ale tamto auto będzie służyć do tych miejskiej jazdy, do pokonywania tych krótkich dystansów, jazda po mieście, korki, a to auto będzie bardziej te weekendowo, do dłuższych wyjazdów, do zabawy, bo głównie też o to chodzi tutaj, że ma dawać przyjemność z jazdy. O czym nie wspominaliśmy wcześniej, to są tryby jazdy. Je tutaj można albo z tabletu sterować, lub tym tutaj pokrętłem po lewej stronie. Oczywiście jest też niestety wzmocniony dźwięk do kabiny. Czyli tak, teraz idziemy sobie w trybie komfortowym. Cicho, zawieszenie też jest ciche. Jedno kliknięcie, już od razu strzelił z wydeszku, zredukował, od razu wyższy bieg, wyższe obroty trzyma. Mamy teraz tryb sport. Kierownica od razu się usztywniła. Czuć to od razu i powiem szczerze, że bardzo lubię jeździć w tym trybie sport, bo nie jest taki męczący. Nie przeciąga aż tak tych biegów, zawsze można sobie łopatką mu pomóc. Dźwięk ten sztuczny nie jest tak tutaj mocno nachalny, jest taki w sam raz. I następna opcja to już jest tryb Cupra. No tutaj już mamy ten dźwięk podbity, sztuczny, dość już mocno wyraźny. Trzyma jeszcze wyższe obroty, wszystko staje się twardsze, zawieszenie czuć to od razu. Naprawdę te zawieszenie tutaj adaptacyjne, no nie jest tylko z nazwy, tak czy siak, trzeba powiedzieć sobie szczerze, no jest tu twardo i jak są równe drogi, super się tym jeździ. Trzymanie w zakrętach, jak na takie troszkę podwyższone auto, nie jest to może SUV, ale jest jednak trochę podwyższony. Przy złej drodze, no jest twardo, nie lubi dziur, zresztą tak fajnie, że są tutaj... Że są tutaj te opony profilu 40, bo na przykład Cupra Leon ma 35 i pewnie to by było jeszcze mniej komfortowe. No ale trzeba na to zwrócić uwagę. Jak są jakieś dziury, no łatwo tutaj uszkodzić felgę. Jeszcze nie mówiłem, że auto dostało powłokę ceramiczną z zewnątrz, zaraz po odbiorze. Koszt na nowym aucie było to 1500 zł, czy dużo, czy nie. Nie wiem, ponoć na używanym aucie byłoby to więcej, bo trzeba robić korektę lakieru, usunąć wszystkie zabrudzenia, polerkę zrobić. No nie jest to mało, no ale polecane, szczególnie właśnie w nowym aucie. Jak to się sprawuje, no to czas pokaże. Na pewno zauważyłem teraz, że mycie tego auta, no to wystarczy naprawdę samą wodą go spłukać. Na przykład na tym ostatnim programie zazwyczaj na myjni wodą zdemineralizowaną i mamy już praktycznie czyste auto. Tak jak wcześniej mówiłem, początkowo była tylko ta wersja, teraz jest wiele innych wersji. Jak patrzałem w cennik, to wersja podstawowa, czyli manualna skrzynia 1.5 TSI, napęd naprzód, 150 koni, to cena zaczyna się od 115 tysięcy złotych. No i potem są te inne wersje, cena rośnie, plus wyposażenie oczywiście. Cena tej wersji VZ, to znaczy Veloz po hiszpańsku, czyli szybki, zaczyna się od około 195 tysięcy plus dodatki. No jest tutaj tych dodatków,
I tak nie ma wszystkiego, bo te hamulce Brembo to około 9000, skórzana tapicerka 5000, więc to są takie praktycznie dwie rzeczy, których tutaj nie ma, a które by podniosły tą cenę jeszcze o 10000. Tak skonfigurowane auto to jest cena około 215-220 tysięcy, tam to się zmienia trochę. Auto było kupowane w Niemczech, ale ceny są takie same, jak się to porówna z euro na złotówki. Tutaj dostaliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży rabat. Jak na auto do konfiguratora, to nikt nie chce wierzyć, że taki rabat. Więc ta cena przy dobrym finansowaniu wyszła całkiem ok. A w Niemczech jest bardzo duże dofinansowanie do aut elektrycznych i po prostu to, co dostaliśmy za zakup tamtego elektrycznego auta, to przeznaczyliśmy tutaj na wpłatę własną, więc tutaj wyszła cena około 175 tysięcy złotych za tą wersję, co myślę, że jest oczywiście jak za te auto dobrą ceną, chociaż nie żeby była małą kwotą, ale to, co daje to auto, tą frajdę z jazdy, tą jakość wykończenia, jest naprawdę fajnie. No naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja, żona i wszyscy, co tym autem jeździli, że to ta jakość za tą cenę, bo teraz auta, powiedzmy sobie szczerze, bardzo podrożały i teraz byle jaki kompakt kosztuje praktycznie, tu jest grubo ponad 100 tysięcy. No auto ma jeszcze system kamer 360 stopni. Ma dwie kamery w lusterkach, jedna z przodu, druga z tyłu. No niestety jakość tych kamer, tak bym to ocenił, na 2005 rok maksymalnie. Tutaj jazda, skrzynia, układ jezdny, silnik, naprawdę pierwsza klasa, ale są te plastiki, jest ten tablet za 10 zł przyklejony na superglue. Są jakieś kompromisy, te kamery 360 stopni przynajmniej nie oszukują, bo rzucają ten widok z góry, ta naprawdę taki, jaki jest, ale no jakość tych kamer no nie przystoi dzisiejszych czasów. Co do kosztów, no tutaj jest nowe auto, to ciężko tutaj o jakichś kosztach mówić. No na pewno chcę tutaj dbać o wymianę oleju i producent tutaj zaleca wymianę oleju co 30 tysięcy, no to według mnie, no jakbym wiedział, że to auto mam na 2 lata, a potem mi oddaję, to może by mi to było obojętne, no ale chcę dbać o to auto i tutaj pierwsza wymiana oleju planuję zrobić dość niedługo. Kupiłem już na razie filtr oleju w Seacie, to jest koszt 65 zł. Oleju jeszcze nie mam, nie wiem nawet jaki tutaj dokładnie jest, ale prawdopodobnie jest to 0,220, czyli jakiś taki dość wodnisty olej, więc na pewno tutaj częsta wymiana będzie wskazana. O czym należy wspomnieć, że tego oleju wchodzi 6,5 litra, więc też nie mało, bo na przykład tam w poprzedniej mojej mamcie było około 4,5 litra, no to jest jednak no, 2 litry więcej. Ale to dobrze, lepiej więcej, a żeby ten silnik był w jakimś tam stopniu bardziej nasmarowany i chroniony. Tutaj auto jest jeszcze wyposażone w sterowanie głosowe. No niestety to, co pochodzi z tego tabletu, no to raczej nie jest dobre, więc sterowanie głosowe to można sobie naprawdę odpuścić, bo szkoda nerwów. Ostatnio trzy razy wołałem, tutaj trzeba powiedzieć dwa razy hola hola, no i teraz też tego nie załapał, więc wprowadzenie nawigacji głosowo czy coś, to naprawdę nie ma sensu, lepiej stanąć lub żeby to pasażer zrobił i albo po prostu puścić to z Apple CarPlay lub Android Auto bezprzewodowo, tutaj też jest taka funkcja, jeszcze tego nie podłączyłem, bo nie było czasu, ale no, nawigacja działa, ale najlepiej ją wybierać ręcznie, odpuścić sobie sterowanie głosowe, bo no, nie idzie się z tą panią dogadać zanim świeci, więc szkoda sobie nerwów psuć. Przejdźmy sobie teraz na chwilę na tryb Cupra. Od razu wszedł na 6000 obrotów.
i słychać ten sztuczny dźwięk. Z zewnątrz to mało słychać tak naprawdę, chociaż potrafi strzelić z wydechu. Tutaj gdzieś tam podjeżdżałem pod jakieś miejsce, tak z góry zjeżdżając, zredukując mu na łopatkach. O, strzelił teraz ładnie i to naprawdę to słychać. Niestety na postoju jest limiter obrotów do 3500, więc jakby się go dało tak wkręcić porządnie, to na pewno ten wydech by ładnie się odzywał. A tak to potrafi strzelić z tego wydechu na postoju, ale to jak mu się chce. Czasem strzeli, raz nie strzeli, więc to jak mu się uda. To krótkie podsumowanie teraz. Do tej pory no, auto jest praktycznie całkiem nowe. Jestem bardzo zadowolony z tego auta. Małżonka też. Po pierwsze, no, jest to pierwsze nasze tak naprawdę auto, no może poza tym elektrycznym, też co mam niedawno, które jest w automacie i naprawdę polecam skrzynię automatyczną. Jest to naprawdę super. Auto sprawia mega frajdę w jeździe. Daje te emocje, których oczekuję. Ja jestem fanem motoryzacji i oglądam wszystkie filmy. Przed zakupem tego auta oglądałem wszystkie filmy na YouTubie z testów i tutaj Zachara i Kamila. Naprawdę bardzo jestem zadowolony. Kupiłbym ponownie i na razie nie zamierzam sprzedawać, co jest rzadkością, bo mi się auta nie trzymają, chociaż czasem bywa, że są długo. Polecam, kupujcie też te samochody, niech ich będzie dużo na ulicy, naprawdę robią fajne wrażenie, ludziom się podobają. Co do koloru, jeszcze tutaj można kupić czerwony, czarny, ale według mnie to jest najładniejszy. Wymaga dopłaty, ale robi fajną robotę. Dziękuję za zaproszenie ponownie do nagrania wspólnego. Oglądajcie, jeździcie, cieszcie się motoryzacją i pozdrawiam serdecznie Zachara oraz całą ekipę.